Patryk Kalski, film o Iwonie Wieczorek. Były partner Gardias wystąpił w filmie jako konsultant. Patryk Kalski, okoliczności śmierci. Patryk Kalski zmarł nagle w Nowy Rok. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przyczyną śmierci Patryka Kalskiego była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Szczegółowe wyniki sekcji zwłok zostaną podane do wiadomości publicznej za miesiąc. Jak na razie, śledczy nie wykluczają, że do zgonu Patryka Kalskiego mogły przyczynić się osoby trzecie. Jest już wstępna opinia po przeprowadzonej sekcji zwłok, z której wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Natomiast, co spowodowało tę niewydolność, trzeba będzie poczekać na dodatkowe badania. Na tym etapie postępowania nie wynika, aby do zgonu doszło z udziałem osób trzecich. Ale poczekajmy na wyniki sekcji i postępowania, powiedziała prokurator Grażyna Wawryniuk w rozmowie z Plejadą. 43-latek, który w przeszłości był związany z Dorotą Gardias, nigdy nie ukrywał swojej sympatii do Marcina T. Przecinek właściciela Zatoki Sztuki. Mężczyźni mieli okazję współpracować ze sobą. Zanim Patryk Kalski został właścicielem strzelnicy na Kolibkach oraz nauczycielem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zarabiał jako DJ oraz specjalista od nagłośnienia. Wielokrotnie podkreślał, że jego zdaniem Marcin T. Przecinek znany pod pseudonimem Turek jest ofiarą policji i mediów. Co ciekawe, niedługo po Nowym Roku, Patryk Kalski zamierzał udzielić wywiadu dziennikarzowi Dziennika Bałtyckiego. 43-latek miał podzielić się swoją wiedzą i domysłami na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Jego mama podejrzewa, że właśnie to go zgubiło. Od świąt Bożego Narodzenia w rejonie Zatoki Sztuki prowadzone są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w sprawie Iwony Wieczorek. Na wniosek Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Śledczy zabezpieczyli już nadmorski budynek w Sopocie. Tymczasem Polskie Radio 24.pl dotarło do nowych ustaleń, które mogą mieć związek ze śledztwem. Z portalem skontaktował się statysta, który w latach 2021-2022 występował w filmie dotyczącym sprawy Iwony Wieczorek. Patryk Kalski był aktorem i konsultantem technicznym w filmie o losach Iwony Wieczorek. W filmie zmieniono imię i nazwisko głównej bohaterki, nie była to Iwona Wieczorek. Aldona Owczarek. Film łudząco przypomina historię jej zniknięcia. Część nagrań odbywała się na strzelnicy w Kolibkach, którą zarządzał Patryk Kalski. W jednej ze scen kazano mi kopać dół, chodziło o przygotowanie grobu, do którego zostanie złożony bezdomny, wcześniej zastrzelony przez Patryka Kalskiego. Wspomniany bezdomny miał być świadkiem porwania Owczarek, zdradził świadek realizacji filmu. Mężczyzna wyznał, że w trakcie nagrania nie miał pojęcia, kim jest Patryk Kalski. Dopiero dzięki nagłośnieniu jego śmierci w mediach, zdołał powiązać jego postać z wydarzeniami sprzed paru lat. Statysta wyznał również, że podczas nagrań wykorzystywano prawdziwą broń palną. Uczestnicy przedsięwzięcia bardzo się bali. W jednej ze scen padły strzały, ponadto tam, gdzie w filmie jest zabijany bezdomny. Miała nawet pojawić się taka sugestia ze strony Kalskiego, że tak właśnie mogło dziać się naprawdę, opowiadał anonimowy rozmówca w wywiadzie dla Polskie Radio 24.pl. Statysta twierdzi, że zarówno on, jak i jego koledzy z planu nie mieli bladego pojęcia, jakiego przedsięwzięcia są częścią. Tajemnicą owiane są także dalsze losy produkcji. Okazuje się, że film nigdy nie został wypuszczony do dystrybucji. Reżyser i scenarzysta nieukończonego dzieła, Maciej Nawrocki, przebywa obecnie w Norwegii. Czyżby i on znalazł się zbyt blisko odkrycia prawdy o zaginięciu Iwony Wieczorek? Portal Polskie Radio 24.pl skontaktował się z twórcą w tej sprawie. Maciej Nawrocki przyznał, że od dłuższego czasu znał Patryka Kalskiego i to on wystąpił w jego filmie. Mężczyzna pełnił podwójną rolę. Był konsultantem oraz aktorem.
Opisywana historia na filmie jest bardzo drażliwa, sceny są brutalne. Cieszyłem się, że Patryk Kalski wziął udział w tym przedsięwzięciu. Wcześniej z uwagi na tematykę filmu odmówiło mi 3 aktorów. Film finalnie nie został zmontowany, mamy wyłącznie surówkę klipów, tłumaczył Nawrocki w wywiadzie. Polskie Radio 24.pl chciało się dowiedzieć, jaki finał miała w produkcji Sprawa Iwony Wieczorek. Niestety los jej filmowej odpowiedniczki, Aldony Owczarek, był dramatyczny, nie chciałbym wszystkiego zdradzać. Ale nigdy nie zostaje odnaleziona. Według scenariusza jej ciało trafia do cudzego grobu, wyjawił Maciej Nawrocki. Szalenie intrygująca jest również zbieżność nazwisk. W polskiej kinematografii działa aż 2 Maciejów Nawrockich. Pierwszy z nich to 38-letni aktor znany m.in. z filmu Sala Samobójców, drugi jest producentem i zarazem jednym z najbogatszych Polaków. Na swoim koncie ma produkcję filmu Psy i Ostatnia Krew.